No i nieznacznie Litwinka wygrywa. Wygrała. 2 głosy na Ukrainkę, 3, czyli decydujący głos sędziego Maty na Litwinkę. Tutaj chciałbyśmy zauważyć, że sędzia, który stoi na środku, on obrazu... Przechodzimy. Przechodzimy do kategorii mężczyzn Open. Są to te walki takie repasażowe, dlatego zobaczyliśmy tylko kilka kobiet do tej pory na tatami. No i teraz panowie mogą się wykazać. Nasz Miłosz Adamczyk, młody zawodnik, taka Estarnów, 22 lata, zwykle walczy w kategorii minus 75 kg. Będzie walczył z Łotyszem, 21 lat i również minus 75 kg. Łotysz przegrał, tu mam napisane także, Łotysz przegrał w Tarnowie walkę z naszym Igorem Lamotem. No, jak się walczy z Igorem Lamotem, to trzeba być dobrze przygotowanym. W Tarnowie na Mistrzostwach Europy w 2022 roku. To dla takich mniej wstajniczonych te nasze wszystkie karateckie wydarzenia. Liczymy oczywiście na wygraną Polaka. Proszę, oczywiście. Tu chłopaki to są lekkie, tak się z żargonie powiem, lekkie chłopaki. W związku z tym bardzo tu będzie dynamicznie. I już mam, tak jak mówię, Miłosz idzie do przodu, pięknie uderza, nie daje pola, tak, wypchać, nie zastanawiać się, nie pozwolić wrócić, bardzo ładnie, tak. Piękna technika ma Washigeri Jordan, zablokowana przez Łotysz. Tak jest, no, prawie doszła celu, prawie, tak jest, tak. Bardzo ładne. O, i to jest niestety trochę za niskie to Hizageri. Troszeczkę za niskie. Zamiast na strefę Czudan, czyli brzuch, na Gedan, czyli poniżej pasa. Miejmy nadzieję, że Miłosz nie straci na determinacji, bo to tak różnie może nawet zyska. Może, tak. I wznawiamy walkę. Pierwsze ostrzeżenie, pierwszy punkt karny dla Łotysza. No i Miłosz zaczął Majgeri, próbował tutaj na wątrobę. Próbuje rękami rozbijać i poprawia kolanem. Bardzo ładnie. Idzie do przodu konsekwentnie. Bardzo mi się podoba walka Miłosza. Łotysz rękami próbuje, mało nogami odskakuje. Łotysz może być troszkę lżejszy, nie? Tak patrzę na nich, Aga. Trochę, ale jest to jednak wciąż ta sama kategoria wagowa. To nie będzie tak jak przy kategorii Open, tych koronnych mistrzostwach. Ta duża różnica wagi jest widoczna gołym okiem. Wiesz, jak tutaj to jest z kategoriami wagowymi, nie? My tak schodzimy jest do 65, a później ważymy 80, nie? Tak. No sorry. Ale tutaj fantastyczna wymiana ciosów Miłosza. Cały czas idzie do przodu, zdobywa pole tatami, co tak, też jest sędziowane przez ładnie sędziów. Nie daje w ogóle nie daje mu wejść do środka. Super, chodzi tutaj na nogach, niepotrzebnie go wpuścił. Państwo nie widzicie, ja pokazuję tutaj rękami. Tak jest, tak, to Hiza pięknie doszło, pięknie, tak, i wypchać go za matę, tak. Bardzo mi się podoba determinacja Miłosza, nie? Fajna jest, super walczy. Bardzo fajnie. Trenerem jest Wojtek Hajduk, chyba sensei Wojtek, prawda? Sekundantem nie, ale mam wrażenie, że w Tarnowie to Wojtek, ale może się mylę. Pięknie, nie, Miłosz mi się bardzo podoba, bardzo. Tu na myślę, że ma zdecydowaną przewagę, tak, sobie wypracował, tak, w tym pierwszym regulaminowym. Ja tu jestem spokojna, jeżeli chodzi o wynik, naprawdę. Ostatnie 5 sekund. Tak. Łotysz jeszcze próbuje techniki na Jordan, żeby zyskać jakiś punkt. Czuję, że tam jest gorzej. Że no będzie, to się czuje niestety, proszę Państwa, to się czuje tam w środku. No i czekamy, wiąże się. Tak nas trzymają w napięciu. Napięcie tworzy, tak jest. Ale to jest oddech, ja ich rozumiem. No i tak jak myślałyśmy, jednogłośne zwycięstwo. Bardzo mi się podoba. Super. I zostajemy przy panach. Paulus Zimantas. Bardzo prosimy o przeparkowanie do samochodów. Volkswagen Passat.
on tatami, invite men